często ruszkarz wskazuje najlepsze rozwiązanie. Mianowicie tak było z budową elektrowni atomowej w Sierku, gdzie geologia nie wykazała złóż wody, a ruszkarz znalazł wody doskonałe. Jest to praca bardzo niebezpieczna. Ruszkarze powinni przestrzegać bardzo dobrze zasad BHP. I ci, którzy ze mną pracowali przez wiele lat, którzy się znaliśmy, odeszli do Pana. Wskutek tego, że pieniądze przysłoniły im zdrowy rozsądek. Mimo moich próśb wielu, że nie pracujcie tyle, bo to trzeba jakiś zachować umiar w tej pracy. No nie przestrzegali tych zasad BHP i niestety. Także nie dziwcie się Państwo, że usługi radiostacyjne są drogie, ale to nie jest murarka, nie jest ciesiówka. Tu się po prostu pracuje organizmem, a nie przyrządami, kielnią czy młotkiem. W związku z tym, że wiadomo, że to promieniowanie jest negatywne, patogenne dla nas, że często ludzie, którzy śpią na skrzyżowaniach, mają raka, potem jest ciężkie powikłania, chemia, wypadanie włosów. Musiałem temu jakoś zaradzić. Musiałem opracować zabezpieczenie, które by tych ludzi chroniło. Początkowo, tak jak inni radiesteci robili, stosowałem kondensatory na bazie płytki cynk-miedź. Się okazało, że to są urządzenia zawodne i wymagają ustawicznej regeneracji, żeby je doprowadzić do tego, żeby one wróciły. Następnie przez kilka lat pracowałem nad zabezpieczeniem, które nie naładowałoby się negatywnym promieniowaniem, a wykorzystywałoby negatywne promieniowanie, żeby je przetransferować na coś pozytywnego. I tak powstał odpromiennik Aronit. I Aronit w zależności od wielkości może obejmować różny obszar. Aronity to jest w zasadzie produkt, który w tej chwili sprzedajemy. I można go stosować, ponieważ jest to masa mineralna z punktu widzenia chemicznego mieszanina. Można formować z niej różne kształty. Można na przykład cały blok mieszkalny odpromieniować jednym odpowiednio wielkim aronitem. Ale nie ma spółdzielni mieszkaniowych mimo złożonych ofert takich zleceń. Natomiast ludzie w domach, w mieszkaniach, w budynkach, tam gdzie podejrzewają, że mogą być żyły, nie muszą już używać radiostety. Można kupić aronit home and office, czyli do biura i do mieszkania. Zasięg ma w granicach 25 metrów promień. I jego działanie, dobre działanie, jest w granicach 30 lat, tak na jedno pokolenie. Można to działanie przedłużyć poprzez zwiększenie masy w słupku, natomiast nie w płaszczyźnie. Jeżeli by był słupek na przykład 10 cm, to taki odpromiennik by działał na przykład 100 lat, w zależności od natężenia. Innym zagadnieniem jest wypadkowość na ulicach, na autostradach, na trasach szybkiego ruchu. Nie dotyczy to wszystkich kierowców, tylko kierowców wrażliwych. Takim odcinkiem bardzo niebezpiecznym jest odcinek Kraków-Tarnów, gdzie w czasie badań kierowcy, który miał podłączone EKG serca w trakcie jazdy na tym odcinku, okazało się, że serce, lewa komora nie wykonuje pełnych skurczów. Spada ciśnienie krwi w aorcie, tym samym nie jest mózg dotleniony. Jest ułamkowa utrata świadomości. Przy jakiejś szybkości to wystarczy, że kierowca uderza albo w drzewo, albo zjeżdża na pobocze. Badania były wykonywane w pogotowiu, z kierowcami z pogotowia, ale nie ma z tego tytułu zlecenia na zabezpieczenie tego odcinka.
Dlatego zacząłem pracować nad odpromiennikiem dla samochodu. Wystarczy, że taki w samochodzie jest odpromiennik, to wiezie z sobą płaszczyznę odpromieniowującą w trakcie jazdy z pewnym wyprzedzeniem. Jeżeli się to testuje, to wygląda w ten sposób, że ja staję na żyle, gdzie jest pod drogą przebiega żyła i samochód, który się zbliża do mnie, to jeszcze parę metrów przed wjechaniem na żyłę, rusz światłowy skakuje do góry, czyli już jest ta płaszczyzna zabezpieczająca, która wyprzedza samochód i po przejechaniu różdżka spada z powrotem. Natomiast w Austrii przystąpiono do zakładania na tych odcinkach niebezpiecznych neutralizatorów, które w pewnym stopniu pomogły i wypadkowość w takich serpentynach górskich spadła. Jest odcinek autostrady koło Nowego Pomyśla, gdzie zginął Kieremek, znany nasz polityk. W podobny sposób właśnie. Mówią, że niby zasnął, to przecież obok niego była kobieta, która nie spała, a jednak samochód zjechał i ulegli śmiertelnemu wypadkowi, to by to była ciężka ranna. Ale dyrekcja autostrad mówi, że dla niej ważny jest asfalt, że leży, że jest pobocze wytłumione, są ekrany akustyczne, ale nie dba się o to, żeby ten odcinek zabezpieczyć. Innym aronitem może być aronit osobisty. Aronit osobisty to polega na tym, że nosimy go po prostu przy sobie. Możemy go mieć w torebce, w kieszonce, nawet w portfelu. I on co powoduje? Że tam, gdzie przebywamy, jest pozytywne działanie, które jest wokół nas. Nawet jak ktoś obok nas usiądzie, a jest wrażliwy, to odczuwa jego oddziaływanie na sobie. Chroni nas w ten sposób, że aura, która jest mierzalna, bo jest fotografia aury i w ten czas dokładnie widać, jak osoba posiadająca ten odpromiennik osobisty na fotografii w tej technice pokazuje, jak ta sytuacja wygląda. Kiedy jest bez zabezpieczenia, kiedy jest zabezpieczenie, jak jest niej aura, tak jak taki kożuch by się miał ochronny. Innym aronitem jest wykorzystywana od 5 lat pakuła, pokrywka z pakuły, ale tu jest jeszcze coś. Pomiędzy tym a tym jest jeszcze coś i to powoduje energetyzowanie, to jest pewien minerał, który powoduje energetyzowanie wody, ale nie może to być woda w pojemnikach metalowych. Musi być to w szkle albo w pojemnikach plastikowych. I co się dzieje? Na przykład woda, która jest postawiona wieczorem na takiej podkładce, rano, jeżeli stworzymy z tego herbatę, to herbata ma taki aromat piękny, że po prostu to jest zadziwiające. Mięso moczone w misce na takiej podkładce, na przykład do kotletu schabowego, ten kotlet po usmażeniu nabiera zupełnie innych właściwości. Jest wybitnie smaczny i jakby się wydawało, że to jest jakieś nie wiadomo jakie mięso, bardzo pożywne i wolne od jakichś wolnych rodników czy coś takiego. Poza tym w mieszkaniach może występować jeszcze inny rodzaj promieniowania, tak zwane promieniowania kształtu. I często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie to może być niebezpieczne. Mianowicie spotkałem się z tym, że na ścianie nad łóżeczkiem dziecka był wachlarz hiszpański, tak rozłożony i z dzieckiem nie można było wyleczyć, bo nie można było zdiagnozować, co mu jest. Całe noce krzyczało, całe dnie, jak było poza domem, było dobrze, jak do spania, krzyk.